dzisiaj oglądamy nasze filmy zgłoszeniowe do twoje 5 minut 2. Mój na pierwszy ogień, let's go! Czy ktoś chce czekokapa ekipy, halo? Ale zupełnie inny Dominik! Dominik jestem, studiuję w Krakowie ogólnie. Dobra, trochę się wstydzę. Jeśli chodzi o studia, to z wielką chęcią bym nie skończył. Mimo, że jestem na czwartym roku, tylko musi pojawić się coś, dzięki czemu będę mógł skończyć. Czyli właśnie o projekt chodzi. Działa, na razie. Na pewno fan. YouTube się wziął razem. Tuba. Emilio na YouTube na własnym kanale zamiast magisterki. No to brzmi jak dobry plan. Przycisk subskrypcji. Czyli jest na moim palcu, bo tu możesz go kliknąć właśnie tu. Albo tu, albo tu. Cicho. Szczery, taki bezpośredni. Jestem tak scringowany, a to jest nie mój film. Lojalność w sensie. Chodzi o przyjemność poza wiadomymi rzeczami. Poza wiadomymi rzeczami? Tak mi się dłuży oglądanie tego filmiku. Widzę starego Dominika i myślę o tym, że zaraz będę widział starego Olka, który jest jeszcze na dodatek tak cringe'owy, chyba nigdy nie był. Chce mi się autentycznie wymiotować. Olek jest osobą, która nigdy nie chciała nawet wspominać o swoim filmiku zgłoszeniowym. Temat filmików zgłoszeniowych, Olek. Plus tak. Będziecie mieć małą niespodziankę, bo Michu też nigdy nie ujawniałeś tego filmiku. Dobra, oglądam dalej. Uwielbiam spędzać czas przy ludziach, w otoczeniu, jak coś się dzieje. Nie lubię być samemu, samemu po prostu przytłacza mnie samotność. Dlatego jesteśmy razem. Już teraz mnie nakręca, napędza do działania. Co kogam się? Moim idolem zawsze był Cristiano Ronaldo. Jego mental, jego osiągnięcie. Widzisz, jak to jest osiągnięcie tak wielki sukces. Tak. Ja przyszedłem tu o tej porze, bo chciałem jakiegoś gołębia spotkać, ale nie ma żadnego. A chciałem, żeby mnie obsrał, bo to przynosi szczęście. Jaki wstyd, o Boże! Tak jak cały ten filmik dla mnie na przykład nie jest cringe'owy, tak ten fragment, aż prawie mi kapec spadł. Pani, przepraszam bardzo, mogę mi pani podtrzymać telefon? Było ustawione? Tak. Słuchajcie, jeżeli chodzi o supermoc, jaką chciałbym mieć, byłaby to podróż w czasie. Mógłbym, nie wiem, zobaczyć dinozaury normalnie, tak jakby sobie chodziły. Masz takie efekty. Mogę dać pani czekokapa. Bardzo mi miło. Nie, ja pitole. Słuchajcie, został mi jeszcze ostatni czekokap. Dzielicie na czekokapa. Czy ktoś chce czekokapa ekipy? Ale tego ostatni mi został. Czekokap ekipy, chcesz? Jestem w kontakcie i czekam na wasze dalsze informacje. Cieszę się, że byłem pierwszy, bo już mi tak gorąco się zrobiło, że chciałem już wejść w śnieg. Sam bym się na to nabrał i też bym się wkopał, że zostałbym z takim kimś jak ty. Ta kupa najgorsza. Ta kupa. To mnie ta końcówka tak troszeczkę. Ja bym cię wzięła pewnie. Fajnie, tak pokazałeś dużo siebie. Dużo siebie. Ja pokazałem w swoim filmiku jeszcze więcej siebie. Żeby zobaczyć mój filmik, musicie oglądać do końca. Siadaj. Kostek przyszedł i teraz pokaże nam swój filmik zgłoszeniowy. Zapomnieliśmy zaprosić Jensi po prostu. Się też zastanawiam, bo mój trwa 3 minuty, ale nie wiem, czy dam radę. Panie, jest pełny skok! Ale fajnie, taka fajna atmosfera jest. Mamy zostać youtuberem. To jest mój kolega. 26 stycznia 2016 roku. Pierwszy, chciałbym być sławny, a dostarczanie ludziom dopaminy to moja specjalność. Czuję się w tym jak zerka, ja po prostu potrzebuję. Osoby, która zapewni nam możliwość współpracy. Akurat mówiłem o tobie i mam nadzieję, że jesteś osobą, która prowadzi nas w ten świat i pomoże w zdobyciu nowego doświadczenia, o którym zawsze marzyłem. Uważam się za osobę aż nadmiernie kreatywną, a stres, skoro poradziłem sobie z nim na scenie, to poradzę sobie z nim w każdej sytuacji. Dawaj tutaj, dawaj mordo. Szybki się, nie znam drugiej takiej osoby, która mogłaby na przykład w środku nocy pojechać na Majorkę bez żadnego przygotowywania się. On jest skłonny do czegoś takiego. Szalony, spontaniczny. Ten to chyba był zmuszony. Brak odpowiedzialności za swoje czyny. Nic się nie zmieniło. Witam serdecznie, z tej strony Olibasek. Znajdujemy się w centrum Warszawy. Musimy zasadnie dotrzeć do Krakowa pod tą Jensi, żeby rozwinąć ten. O, to wtedy było. To wtedy się pojawił ten banner pod twoim domem. U nas jest tak, jakiś debil stoi przed domem Jensi. Mamy holsy i musimy je sprzedawać, żeby zarobić na BlaBlaCara, który odjeżdża prosto z centrum do Krakowa. Jakiś pozytywny jesteś taki na co chwilę. No, bo wtedy was nie znałem. Dla ciebie ofertę wymiany. Ja mam holsy, które mogę ci zaproponować w zamian za drobniaki, które masz. O Boże, dziękuję ci. Wyobraźcie sobie, co ta dziewczyna musi czuć, widząc co się stało podczas tymi holsami. Zaprowadziła cię tu. A mogę wymienić piątkę z panią za drobniaki? Chciałabym, żebyś powiedział wszystkim Polakom, że jak uruchomimy swoją wewnętrzną energię, to na pewno nam się uda to do tego wypierdolić. Przekaż jest najważniejszy, da mi dychę, patrz. A on co nosi czapkę jak Dominik teraz? To był wavy. To jest właśnie stary wave. Ktoś pija ciekawe, kto go nagrywa. Jestem pod domem Jensi, oczywiście nie naruszając ich prywatności. Michał Bermulka powiedział mi, gdzie mieszkacie. Nieprawda. Serio? Zaraz opowiemy tą historię. Postawię przed ich domem, więc
Mam nadzieję, że się nie obrazicie, że ukradłem sobie dwie palety. Ja słyszałem, że świeży to do śmietnika wywalił. Udało się. Miałem kontakt z Michałem Wermińskim. Pisałem z nim, że chce się zgłosić. Normalnie mi odpisywał. I napisałem mu, czy mógłby mi podać wasz adres. Powiedział, że nie może. Długą rozprawkę mi napisał, że nie może, choć bardzo by chciał. Znalazłem jakiś adres i napisałem, słuchaj, jeżeli to ten adres, to mi nie odpisuj. I nie odpisywał mi dwa dni, więc po prostu tam pojechałem. Dziękuję za zaproszenie, bardzo mi było miło. Muszę uciekać. Powiedzieliście, że to był najmniej cringe'owy, więc teraz pora na mój. W dzisiejszym odcinku koło Fortuny decyduje, czy powinnam wziąć udział w twoje 5 minut. Ej, ale Julita to tak inny człowiek. No, tak, no. Pracuję na stanowisku social media manager. No, ale no, oczywiście nie dzieło się tam, ponieważ tam biało. Tworzyłam tam content taki stricte makijażowy, ale... Ej, to akurat jest fajne. To ładna dziewczyna. Moje trzy cechy, jakie bym... Fajnie biało, nie? Mikrofon dobry miał. Nic, ale nie słyszę. Oglądam to i mam ochotę zasłonić uszy od wiatru. Tak. Jeżeli chodzi o jedną supermoc, którą mogłam posiadać, byłoby to posiadanie ciągle umytych i ułożonych włosów. Nice. Super, że zrobiłeś napisy. Jak to mnie obejrzałam, tak, kurde, nic nie znam. Jedno pytanie, ponieważ żyję w psychologię i mamy taki projekt. Kadryn też git. Jeżeli chodzi o moją odpowiedź, jest to seryjny zabójca. Nie dlatego, że chciałabym kogoś zabić i skrzywdzić, tylko dlatego, że chciałabym się dowiedzieć, jakie emocje kierują taką osobą podczas Wiesz co? Ja się boję siedzieć obok ciebie teraz. Dziękuję wam bardzo za całe obejrzenie mojego zgłoszenia. Na pewno nie obejrzeli całego. Ja się... Od dziecka kocham nagrywać różne vlogi i mam cały folder. Najmocniejsza końcówka! Ja nagrywałam to aparatem, który w ogóle jakby nie posiadał mikrofonu i nic. Miałam trzy podejścia, bo raz zaczął padać deszcz i w ogóle wróciłam do domu, zgrałam to. I mówię, nic nie słychać. I mówię, czwarty raz już po prostu nie pójdę tego nagrywać, dlatego mówię, dobra, wyślę tak jak jest i dlatego po prostu nic nie słychać. Przeżyłam, było bardzo ciężko, więc ja też wyślę. Ja jak zobaczyłem twój filmik, to miałem taki, ale cringe. No. A wszyscy, ale cringe, bierzemy go. Dlatego czekajcie do końca filmikolka. Jestem Pola i zaraz opowiem wam trochę o mnie, ale najpierw zabiorę was w super miejscu. Ej, wyglądasz jak foremniak trochę. Foremniak to jakiś owa? Foremniak Małgośka. Myślę, że foremniak skorupiak. Wsiądźmy i opowiem wam troszeczkę o sobie. Jezus. Chłopaki, to się kameruje. Mam na imię Pola, mam 18 lat i aktualnie mieszkam w Krakowie, co świetnie się składa, bo jestem w miejscu, gdzie mnie potrzebujecie. Pozwoli mi to na współpracę z wami. Taka jestem skubana. Mi uśmiech wśród ludzi nie schodzi z twarzy. Oczekiwania we rzeczywistość. Już od dziecka uwielbiałam nagrywać jakieś vlogi, zresztą spójrzcie. O Jezu! To jesteś ty? Całe dzieciństwo. Kosia, przecież jesteś jak ktoś. Dobra, z takich podstawowych rzeczy o mnie to wszystko. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej, no to musicie mnie zaprosić i porozmawiać ze mną. Haczy! A teraz zapraszam was na mały Q&A. Więc zabieram was ze sobą w kosmos. O? Nie kłamajcie. Dlaczego chcę tworzyć na YouTubie? Odpowiedź jest oczywista. Uważam, że jest to stworzone dla mnie, a ja jestem stworzona dlatego. Wyglądasz na o wiele młodszą niż teraz. Szybciej się starzeją ludzie w ekipie. Jakie trzy cechy wymieniliby moi przyjaciele? Nie mam przyjaciół. Kiedy wszystkie dziewczyny zapuszczały włosy, zaczynały się malować, ja stwierdziłam, że wyjdę z własnej strefy. Jestem inna niż wszyscy. Postawiłam sobie wyzwanie, że ścinam włosy na krótko. Tak wyglądało. Więc nie była to zbyt dobra decyzja. Uwielbiam spać. Uwielbiam spać. Dodatkowo uwielbiam też gotować. Jak radzę sobie? Jeżeli jutro miałabym obudzić się w ciele innej osoby, to zdecydowanie obudziłabym się w ciele mojego brata. Bo on nie robi nic. Plus dodatkowo mam zdjęcie z Faustyną. Chciałabym mieć zdjęcie z Faustyną. I już masz! Czyli dostałaś się do projektu na lisowaniu brata. Dobra, pokażę wam jeszcze jedną rzecz na zachętę. Na zachętę? Na dachu jacuzzi. Nice. Piłkarzyki. Wow. I grilla. Bierzemy ją! Jedyny filmik, który szedł tak 100% z serca, nie był w ogóle YouTube'owy, był taki 100% jaka ty byłaś w tamtym momencie. Tak, bo w ogóle ten film ja nagrałam raz. Po prostu wyszłam, nagrałam i wysłałam. Wyglądałaś na szczęśliwą. Ekipa zmienia ludzi. Ja mam film rok starszy od waszych, ale zasady do pierwszego i drugiego twoje 5 minut były takie same. Ej, 216 miesięcy. Bo to był viral wśród moich znajomych. Siema, nazywam się Michał Wermiński, mam 19 lat i mieszkam w Bieszczadach, w Lesku, to jest tutaj.
Co ty człowiek mi robisz? Przecież kurde. Tutaj w sensie, że na mapie się pokaże tutaj na przycisku. Ej, spoko. Dlaczego? Od zawsze chciałem zostać youtuberem. Wydaje mi się, że dzięki moim zajawkom różnym i talentom mógłbym zrzeszać ludzi o podobnych zainteresowaniach i po prostu nawzajem byśmy sobie pomagali, stworzylibyśmy jakąś taką społeczność może, coś takiego. Ej, spoko. Szwagier, dobry chłopak, pewny siebie, ale jednostrzałowiec. Jednostrzałowiec! Co mogę powiedzieć? Mój kuzyn po prostu wybuzek. No, a co sprawia mi przyjemność? Granie na instrumentach. Wcześniej był muzykiem, nie udaje pod kątem. Jak radzę sobie ze stresem? Najważniejsze jest dobre nastawienie. A tak serio, to stresują mnie tylko jakieś wycieczki autobusowe, bo się boję, że się zżygam i tyle. Gdybym miał wybierać, kogo chciałbym się zamienić, to zamieniłbym się w Logana Paula i nagrał filmik z Freezem, żeby przestał simpować. Yeah. No a co do supermocy, no co tego jest dużo. Chciałbym umieć latać, chciałbym się umieć teleportować, widzieć przez ściany, chciałbym umieć strzelać laserami z oczu. Serio? Nie no, tak serio, to chciałbym wskrzesić rzeżuchę ekipy. Dwie minuty, a tyle kontentu no, to pokazane. Dostarczyłeś tak, że ja bym chciała, żeby trwał jeszcze. Mam niedosyt, ja tak też. Mi się podobało. Siema, nazywam się Maja Firek, mam 19 lat i już zdejmuję ten kaptur i grzywę, żebyście widzieli, jak wyglądam. Dlaczego chciałabym nagrywać na YouTubie? Ekspresja. Widać, że aktorzyna. Miałam zajawę na aktorstwo. Kochałam występować publicznie, kochałam kamerę. Ale jaki ma też kadrę z cyklorami. A to w sypialni rodziców. Trzy cechy, które wymieniliby moi znajomi. Zapytałam się ich. To nieprawda. Jak pytałam znajomych, to zapytałam mamy. Moja trzecia cecha to otwartość. To też pojawiło się dosyć często w odpowiedziach moich znajomych. O kumasi, to ci tu nie być. Ja też okłamałam. Moi znajomi mówią, że jestem. Jak sobie radzę z tym? Miałam już za sobą kilka występów publicznych i wydaje mi się, że... Co, będzie występ publiczny? Tyle, oddycham sobie głęboko i jest Esunia. Esunia! Ale no oczywiście w sytuacjach mega stresowych czasem mam biegunkę. O. Jakbym mogła się obudzić w czymś innym ciele jutro, to kto by to był? Oczywiście, że Freeze. Jaką chciałabym mieć supermoc? Moc przekonywania. Ale ją już chyba mam, co? Bo właśnie się chyba dostałam. Mam minut 5. O nie, co? Właśnie złapaliście mnie na śpiewaniu mojej ulubionej nuty. Też uda się wystąpić w następnej takiej, co? Kończyłka! Super było. Nie, spoko. Dużo się mówiło o moim filmiku zgłoszeniowym, na przykład twoje 5 minut 2. I teraz macie pierwszy raz okazję obejrzeć to gówno totalne, które zmontowałem rok temu. Jakimś cudem się to dostałem. Karol Fritz Wiśniewski. Geniusz, milioner, filantrop, playboy. Od dłuższego czasu się zastanawiałem, co mam na... Rozwalone mentorze. Jak najszybciej wstałem z kibla i poszedłem zjeść najlepszy słodycz na świecie. I nie chodzi mi to o ciebie, ptysiu. O, macie coś wspólnego! Po zjedzeniu czubka kapy. Ubrałem bialutką koszulę i złotą, niczym mój charakter, marynarkę. Opowiem ci trochę o moim życiu. 31 sierpnia tego roku skończyłem 19 lat. Ukończyłem też w tym roku szkołę, z którą mam całkiem fajne wspomnienia. Raz zabrałem pieska na lekcję fizyki. Sam wziąłem do szkoły! No jest wej! Raz się sprzedałem za 10 zł, że przejdę w samych gaciach po korytarzu. Mogłeś zauważyć, yes, że nie mam problemu z pokazywaniem swojego ciała w całej okazałości. Gdzieś tak po prostu, bo mam duży dystans do siebie. Ej, jakim cudem z tak zarąbistego filmiku jesteś taki ty? Co? Spojrzałaś, tutaj jest tak skondensowany, jakbyś był geniuszem. To prawda, po tym filmie ja bym się spodziewała na twoje 5 minut, że ty będziesz takim liderem. Ja mam takie wrażenie po tym filmie. Tak, że on był mega inteligentnie zrobiony, ale puszczaj dalej. A chodziło o to, że byłeś nieśmiały. Tak, że byłeś nieśmiały, o to chodzi. Lubię też czytać książki. Czytałem kiedyś. Jakie trzy cechy wymieniliby twoi przyjaciele, aby cię opisać? Na pewno kolega nazywa mnie bezwstydnym.
Ciekawe dlaczego? Co sprawia ci przyjemność? No chyba to co wszystkim facetom. A to jest moment zaśpiewania! Teraz najważniejszy moment w naszym życiu. Main event. Moi drodzy, już za chwilę wspólnie obejrzymy odcinek zgłoszeniowy Olka, który był nigdzie wcześniej nie publikowany. One thing about me, chciałbym dostać się do Gen Z. Jestem fajny, kreatywny, choć wydaje się być dziwny, chociaż YouTube to platforma dla mnie jest wciąż obca. Jednak TikTok i Instagram znam lepiej niż swego ojca. Potrafię też być poważny. W każdym zadaniu poradzę sobie, zmiotę wszystkich z planszy. W końcu bycie influ w necie to moje wielkie marzenie. Chciałbym widzów moich zarażać pozytywnym spojrzeniem. Zarobajcie! Nice! Mam nadzieję, że taka krótka wstawka nawiązująca do trendu z TikToka, które... Co sprawia ci przyjemność? Ja lubię na przykład kozować do zdjęć, mimo że mam niefotogeniczny ryj, ale jakoś daję radę. Obiecuję bardzo. Jak radzisz sobie w sytuacjach stresowych? Wydaje mi się, że bardzo dobrze. Trudno jest po prostu jakby mnie wprowadzić w takie coś, że czuję takie oh my god, co się zaraz dzieje? Jakby I don't know what to do. Wygląda to jak vlog lekcji. Czy mógłbyś wybrać supermoc, to jaką i dlaczego? Ciekawe pytanie. Chciałbym władać umysłami, żebyście w tym momencie powiedzieli tak, to jest ten guy, my go chcemy w twoje 5 minut. Jak powiedzieliśmy to samo. Mogłabyś wymienić trzy moje cechy. Biedny. No o, jestem punktualny, to jest prawda. Jak nie powiesz, że jestem kreatywny, to się na ciebie obrażę. O, no nie. Jestem kreatywny. Zero sugestii w tej odpowiedzi akurat. Co do mojej mocy, no to wybierzcie mnie, no bo takiej okazji, żeby wziąć mnie do swojego projektu, też kolejnej nie będzie, więc głosujemy na mnie. Tommy, macie mój numer. No! Bał mi, jestem all. Jestem tak scringowany, że dotknijcie moją pachę, jest mokra.